Jesienny sezon trwa w najlepsze, a my mamy dla Was coś pomocnego, co prawdopodobnie większość z Was zdążyła już zainstalować. To ostatnia aktualizacja Xboxa, która ukazała się w październiku i przyniosła ze sobą całą masę nowych, wspaniałych funkcji. Zaraz obok właściwie odliczonej reszty, działającego długopisu i okularów, pilot do telewizora jest jedną z tych rzeczy, których nigdy nie możemy znaleźć, gdy są potrzebne. Dla posiadaczy konsol Xbox Series X i S staje się to znacznie mniejszym problemem, a to za sprawą aktywnej funkcji HDMI CEC, czyli Consumer Electronic Control, która pozwala na sterowanie telewizorem za pomocą kontrolera Xbox. A dzięki wprowadzonej w październiku aktualizacji możecie teraz dostosowywać poziom głośności swojego telewizora lub monitora, wybierając przewodnik i kierując się do sekcji dźwięki muzyka. Proste. Oto kolejna funkcja, która pomoże uchronić Wasze uszy przed atakiem ze strony niepożądanych dźwięków, czyli nowa opcja cichego uruchamiania. Po jej włączeniu będziecie mogli obserwować, jak Wasza konsola Xbox włącza się w stanie błogiej ciszy, niczym śpiący człowiek delikatnie budzący się z przyjemnego snu. Albo jak konsola do gier włączająca się bez kilku pomniejszych dźwięków, jeśli nie macie nastroju na poezję. Żeby aktywować tę funkcję, wystarczy przejść do menu ustawień ogólnych, wybrać głośność i wyjście audio, a następnie opcje dodatkowe i po prostu zaznaczyć pole wycisz dźwięki uruchamiania. Teraz możecie odpalać konsolę w środku nocy, nie budząc przy tym domowników. Co za ulga! Trudno powiedzieć, co dokładnie czyni dom prawdziwym domem, ale bardzo, bardzo łatwo powiedzieć, co czyni konsolę Xbox domowym Xboxem. Wystarczy wybrać opcję Ustaw jako domową konsolę Xbox. Naprawdę, prościej się nie da. Jest to szczególnie widoczne teraz, gdy bieżąca aktualizacja dodała kilka nowych ekranów konfiguracji, by ułatwić wybór i zmianę domowej konsoli Xbox. To dobrze, ponieważ wybór tej opcji umożliwia znajomym i rodzinie dostęp do całej zawartości, nawet gdy nie jesteście zalogowani, a także pozwala grać w gry cyfrowe w trybie offline. Zarówno konsole Xbox One, jak i Xbox Series X i S można skonfigurować tak, by korzystały z różnych trybów zasilania, w zależności od tego, czy chcemy maksymalnie oszczędzać energię, czy też zależy nam na super szybkim uruchamianiu. By ułatwić Wam wybór tej najlepszej opcji, zmieniono nazwy obu trybów, więc możecie teraz ustawić konsolę w trybie uśpiony, który wprowadza ją w stan czuwania, zamiast całkowicie wyłączać, lub wybrać zamknij oszczędzanie energii, które zużywa 20 razy mniej energii niż tryb uśpiony, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Niezależnie od tego, który tryb wybierzecie, możecie się między nimi przełączać w dowolnym momencie, wchodząc ponownie do menu ustawień ogólnych i przechodząc do sekcji opcje zasilania. Oto kolejny mały element nazewnictwa Xbox, który ulega odświeżeniu. Hasło do konsoli Xbox i klucze dostępu gościa zmieniają nazwę na PIN konsoli Xbox i PIN gościa konsoli Xbox. Te poręczne małe kody zapewniają dodatkową ochronę konsoli, pozwalając ograniczyć dostęp innych użytkowników do takich rzeczy jak zakupy czy kontrola rodzicielska. Oczywiście nie tylko konsole Xbox otrzymały w zeszłym miesiącu aktualizację. Październik przyniósł także kilka usprawnień dla innych urządzeń. Nowa aktualizacja oprogramowania kontrolera przyniosła ze sobą garść poprawek błędów dla całej gamy kontrolerów Xbox, w tym Xbox Adaptive Controller, Elite Series 2 i oficjalnych bezprzewodowych kontrolerów Xbox, zarówno tych dla Xboxa One, jak i Xboxów Series X i S, więc teraz, niezależnie od tego, którego kontrolera używacie, będzie szło Wam jak po maśle. Aplikacja mobilna Xbox zyskała też elegancką nową sztuczkę, pozwalającą na przycinanie długości nagranych klipów z rozgrywki. Wystarczy wejść do aplikacji i przejść do biblioteki, a następnie zakładki ujęcia, by przejrzeć wszystkie swoje klipy, wybrać interesujące Was nagranie, a następnie określić jego punkt początkowy i końcowy. Potem możecie już śmiało wysyłać je do znajomych w nowej, bardziej wyrazistej formie. Idealnie sprawdzi się, gdy będziecie chcieli pochwalić się swoimi dokonaniami, na przykład w Overwatch 2. Nie mogliśmy też pominąć graczy PC, prawda? Xbox Game Bar brzmi jak fajne miejsce do spotkań, ale w rzeczywistości jest to narzędzie PC, które daje dostęp do różnych widgetów bez wychodzenia z gry, co znacznie ułatwia nagrywanie i udostępnianie klipów. Teraz za pomocą Game Bara możecie importować te klipy bezpośrednio do Medal TV, gdzie można je edytować, publikować i udostępniać do woli. Wystarczy nacisnąć klawisz Windows i G na klawiaturze lub wcisnąć przycisk Xbox, jeśli gracie na kontrolerze, by otworzyć Xbox Game Bar podczas gry, a następnie przejść do zakładki Przechwytywanie i zobacz wszystkie moje ujęcia,
gdzie zobaczycie nową, fantastyczną opcję udostępnij w Medal TV, która tylko czeka na to, by z nią poeksperymentować. Bez względu na to, na jakiej platformie gracie, najnowszy zestaw aktualizacji i usprawnień z pewnością sprawi, że wasze codzienne doświadczenia staną się jeszcze przyjemniejsze. Napiszcie nam w komentarzach, jakie funkcje chcielibyście, żeby zostały dodane w przyszłości i nie zapomnijcie dać łapki w górę i zostawić suba na kanale. Trzymajcie się, cześć!